Dzień dobry, cześć. Witam Was na kanale Gram do Kawy. Ja mam na imię Szymon i wracamy do naszej przygody w świecie Fallout Tactics. Obecnie jesteśmy w podziemiach, w magazynie pod wioską na obszarze Preoria. Tutaj zgromadzone są podobno baterie atomowe, które są potrzebne Bractwu Stali. Natomiast nie wiemy dokładnie, w którym miejscu. Wódz wioski powiedział nam, że nie wpuści nas teoretycznie, nie pozwoli nam zabrać tych baterii, chyba że pomożemy im pozbyć się paskudztw i potworów, które tutaj się rozlęgły. I jesteśmy w trakcie. Oczyściliśmy sobie całą tę część tutaj, po tej stronie. Tutaj było wejście. I teraz zmierzamy w tę stronę. I ten magazyn jest dosyć rozległy. Zobaczymy, ile uda nam się dzisiaj przejść. Ale myślę, że nie ma co wijać w bawełnę. Pomimo tego, że jest nas sześciu, to w magazynie są tylko cztery osoby. To wynika z faktu, że miałem tylko cztery rad-eksy, bo podobno tutaj szaleje promieniowanie. W związku z tym cztery takie tabletki po jednej każda z tych osób tutaj sobie zażyła. Myślę, że możemy powoli lecieć dalej. Tutaj widzę, że są dwa skorpiony. Nie, co ja mówię? Dwa karaluchy, małe i duże. W związku z tym ja bym zrobił to tak, że jedna osoba otworzy drzwi, a Trevor sobie rzuci granatem tam do środka. Okej, to może wczytajmy grę, bo to nie do końca poszło zgodnie z moim planem. Nie, i może otwórzmy te drzwi na dole, które są. Nie tak to miało wyglądać. Panie Trevor, pan się ustaw tak na wprost, gdzieś tutaj, no. A może nawet nie potrzebujemy drugiej osoby do otwarcia tych drzwi. Okej, nie trafiłem za bardzo. Mówi się trudno, w takim razie niech one trochę podejdą. Dobra, przestawmy całą resztę zawodników. Aj, kurczę, prawym przyciskiem kliknąłem niechcąc. Przestawmy całą resztę zawodników tutaj. Tam są trzy karoluchy, z czego dwa duże w środku. A, nawet cztery w takim razie. Powinno się udać trochę tym granatem jakoś tutaj coś ugrać. O, właśnie o tym mówiłem. Okej, schowaj się. Wybijcie te mniejsze rzeczy. Też się schowaj, bo te duże to chyba plują z tego, co widziałem. Okej, udało się go pozbyć. Czekamy na tego ostatniego, który... A, tam jeszcze jeden jest. Hola, hola. Dobra, panie kolego, idź tam. A no właśnie, tu jest jeszcze jeden. Okej, jakoś to idzie. Może nie jakoś wybitnie, ale idzie, poszło. Dobra, trzeba wszystkim przeładować broń teraz. Ojej, i mnie. Dobra. Zobaczmy, co tu w środku jest. O, tu jest jakaś półka do przeszukania. Alkohole. To na pewno się sprzeda. Wszystkie te rzeczy są do przeszukania. O, meat jerky. Dobra. O! Dobra, mamy małe baterie energetyczne. To może nam pomóc przy jakichś broniach energetycznych. Dużo coli jest. To wszystko pójdzie nam w sprzedaż oczywiście. Owoce i kolejna porcja alkoholu. Super. Myślę, że trochę na tym zarobimy. To pomieszczenie mnie bardzo interesuje. Zobaczcie, ile tutaj jest szafek. Domyślam się, że nie będzie łatwo otworzyć tych drzwi. Okej, tam mamy karaluchy i tutaj w siłowni też są i tam też jest jakaś szafeczka. Spróbujemy może podejść od góry, żeby tutaj się nie wystawić na jakieś potworki. A to będzie krótka piłka, do nich będziemy po prostu strzelać raczej. No chyba, że nie. Okej, tak się to rozpoczęło. Zrobimy tak.
Strzelimy raz. Strzelimy drugi. Odsuniemy się. Teraz Farsight. No, ona nie może. Może tylko raz strzelić? Dobrze. Niech zatem strzeli raz i się odsunie. Jax. Strzel raz. A, nie trafił. Iron jeden. Okej. Okay. Dobra, i teraz Trevor. Niech też się odsunie. Okej, okay. I niech one do nas kawałek podejdą. Dobra, w ten sposób się ustawię. Czy Trevor tam dorzuci granatem? Dorzuci. Dobrze. Okej, one się tak słabo ruszają, więc trzeba to wykorzystać. Super. Właśnie o to chodziło, ale korzystamy z tych granatów. Okej, możemy wchodzić do środka. Zobaczmy, co tutaj w tej szafeczce się skrywa. Może Jaxa do tego użyjemy. O, mamy trzy radałeje. To się może przydać w sytuacji, kiedy rzeczywiście byśmy się tutaj napromieniowali. I mamy jedne mentaty. Mentatów raczej nie będę zbyt często używał, ale dobrze wiedzieć, że są. Okej. Okay. Tu pomieszczenie wygląda na puste. Tam natomiast widziałem jedno. O, tutaj są dwa duże. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden bardzo daleko. Czyli tutaj mamy jeden. Tutaj był chyba drugi. Tu jest jeszcze trzeci. Tu by się trzeba było dobrze rozstawić. Do tego podejdźmy sobie. I zaczniemy od tego. Ten. O, możesz strzelić. Dobra. Dobra, wygląda na to, że to wszystko. A tamten nas zauważył, okej. Okay. I plunął w naszą stronę, dobrze. Aj, kurczę, no nie trafił. Okej, okay. Jesteś dobra nasza. Super. Czyli został tylko ten po lewej stronie. O, możemy sobie spokojnie przeładować bronię. Podejść kawałeczek i ustrzelimy tego tam na dole, co było. O, właśnie tego. Oj, dostałem. Jeszcze mnie zatruł. Teraz zobaczymy, czy nie mam przypadkiem przy sobie jakiegoś antidotum. Dobra, udało się. A i tu jest jeszcze jeden. O kurczę. Zaskoczył mnie. No w tej kolejce się chyba nie uda. Chociaż kto wie. Nie, nie udało się niestety. Nie mamy już żadnego strzału do dyspozycji. Może odsuń się kawałek. Dobra. Ciekawe, czy ten nie zareagował na dole, który jest. Okej. Okay. Już powinno być po krzyku. Wspaniale. Dobra. Zobaczmy, czy mamy jakieś antidotum. Psycho. To jest proszek leczniczy zwykły. Chyba nie będę miał żadnego antidotum. Chociaż to jest chyba antidotum. Tak. A, użyj tej osoby tego. Okej, okay, już nie jestem zatruty. Super. A tutaj mamy ten gabinet. Złote drzwi. To już mi mówi, że może być ciężej. Otwarte, po prostu. Okej. Okay. Dobrze, panie Jax, bo ty dźwigasz mało. O, safe będzie zamknięty. Sprawdzamy szafki. O, ładunek wybuchowy i granat. Bierzmy.
Dalej mamy, co to jest? Bateria fuzyjna. Ciekawe, do czego to jest używane. Zobaczymy, czym... O! Okej, okay, mamy kolejne radeksy. To się może przydać. I naboje. Do czego ta bateria jest używana? Wyrafinowane urządzenie przechowujące moc. Jest kompatybilny z wieloma artefaktami sprzed wojny. No dobrze, to znaczy, że prawdopodobnie będziemy sobie mogli coś nim zasilić. Safe pewnie zamknięty. Tak jest. On ma otwieranie zamków na dość wysokim poziomie. Zobaczymy, czy się uda. Super. Za pierwszym razem. Okej, mamy Psycho, mamy rewolwer, naboje do tego rewolweru najprawdopodobniej. Smith & Wesson M29-44, kaliber 44. Te książki nas najbardziej interesują. Te książki to są książki właśnie nauki. Naukę, z tego co wiem, ma Stitch na dość wysokim poziomie, jeśli się nie mylę. Tak, 63, więc to jemu przekażemy obydwie te książki związane z nauką, które mamy. Pan jest przeciążony, tak? Dobra, oddasz trochę ekwipunku. Może daj Jaxowi. Jax najmniej ma przy sobie. I trzeba już nim nie podnosić teraz rzeczy. Co tam jeszcze mógłbyś oddać? Oddaj te dwie dzidy może. Okej, okay, wystarczy. Najwyżej szybciutko wyjdziemy i przekażemy trochę ekwipunku pozostałym. Tu jest biurko do przeszukania. To jest też jakiś włączony monitor. Co to? O, sztuka pilotażu. To pewnie podniesie umiejętność kierowcy. Kierowania pojazdami. Okej. Okay. Szkoda czasu. Super, sprawie. I po sprawie. Dobrze. Przeładuj sobie broń. I sprawdźmy to pomieszczenie, ale tutaj chyba nic nie ma. A jest jakieś biureczko do przeszukania. O, kolejna książka. Fantasy Bowl. Okej. Okay. To jest za książka. Guns and Bullets do lekkiej broni. W porządku, przyda się, spluwy i kulki. Dobra, czyli tu już mamy wszystko, zdaje się, tak. Jedna droga, jak nam pozostaje, to droga naprzód. Teraz... O kurczę. To nie wróży nic dobrego, jak mam być szczery. Takie przejście tutaj sugeruje, że tu jest mnóstwo przeciwników. Tu jest jakiś martwy tubylec. Zapiszmy sobie grę. Dobra, nie wiem, co tu się wydarzy, więc zrobimy tak. Ty sobie kucniesz. O, Trevor sobie kucnie. O, Trevor też się dość sprawnie posługuje bronią. A Jax otworzy nam te drzwi. Rezerwowe systemy zasilania uruchomione. Wewnętrzne systemy bezpieczeństwa aktywne. Awaria systemu sterowania wieżyczkami. Rozpoczęto naprawy. Witamy w kompleksie magazynowym Preoria. O kurczę. Okej, o dziwo, nic nas tutaj nie czekało, przynajmniej w tym miejscu. Zestresowałem się. Naruszenie zasad bezpieczeństwa. Rozpoczęto sekwencję eksterminacji intruza. Miłego dnia. Ej, no, dajcie spokój. Wieżyczki się odpaliły. O kurde, mol. Dobra, to trzeba się schować czym prędzej. Biegnijmy tutaj. Położymy się za tym. Okej. Okay. Tak, kładziemy się. Każdym po kolei. Kto tam jeszcze został? Jax. Przesuwamy się za te skrzynki. Okej. Okay.
Teraz pytanie, czy ja mam jakieś granaty EMP, Trevor? Oczywiście, że nie mam, kurczę. Przydałyby się teraz. Czy my jesteśmy w stanie strzelać? Jesteśmy w stanie. Okej, okay, albo nie trafiłem, albo nie jestem w stanie ich naruszyć w ogóle. No nic, na pewno trzeba spróbować podejść bliżej. Spróbuję się przeczołgać za te komputery tutaj, cokolwiek to jest. Okej, okay, w ogóle nas teraz nie widzą. To dobrze. To by znaczyło, że taki Trevor mógłby się na przykład spróbować przedostać tutaj i może stąd ciskać granaty. Może to by miało jakieś ręce i nogi. No i kurde. No to tak też mocno dostałem. Dobra, schowaj się tu. Okej, okay, ona już mnie nie widzi. Ale jak kucnę, to mnie widzą obydwie. No właśnie, tego się spodziewałem. No teraz tak. Gdybym chciał rzucać granatem. Czy jej się w ogóle coś stało? Chyba nie. Dobra, połóż się. Tylko, że w momencie, jak ja się podniosę, to one będą do mnie strzelać. Może spróbujemy tym przechwytywać pierwsze strzały. Chyba, że mógłbym teraz wyłączyć to. Ja sobie tutaj chyba nie poradzę w ten sposób. Wiecie co? Poczekajcie. Spróbujemy to. Czyli jak to teraz włączymy? Rezerwowe systemy zasilania. Okej. Okej, wyłączyłem to. Naruszenie zasad bezpieczeństwa. No nic to nie zmieniło zupełnie. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Rakietnica by się chyba jednak przydała. Zupełnie nie mam pomysłu. Jeden punkt obrażeń. To się, ta broń się zupełnie nadaje do strzelania w wieżyczki przecież. No pewnie, że nie. Dobra, kładźcie się wszyscy. Jedyne co mi przychodzi do głowy to granaty, w szczególności granaty EMP, ale nie mam żadnego. Schowaj się, czy też się schowaj. Hmm.
Lewor, ty dorzucisz stamtąd? Nie dorzucisz. No chyba w ogóle musisz kucać, żeby rzucać, co? O, no właśnie. Po zabawie. Nie wiem, czy Trevor jest w stanie rzucać należąco. Chyba nie jest. Linia strzału jest zablokowana. No dobra, jedno co mi przychodzi do głowy. Tylko stracimy tutaj bardzo dużo amunicji w ten sposób. To prucie do tych wieżyczek z daleka. One nas wtedy nie trafiały za bardzo. Więc moglibyśmy w ten sposób próbować. Naruszenie zasad bezpieczeństwa. Mogliśmy sobie kucnąć. I próbować. Zasięg mamy. Że my im zupełnie nic nie robimy. No nie wiem. To w ogóle nie ma sensu w ten sposób. Pytanie, skąd Trevor byłby w stanie rzucić tym granatem? Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł do głowy, żeby spróbować użyć nauki na tym komputerze i nie wiem, może jakoś wyłączyć te wieżyczki. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Dwadzieścia punktów obrażeń. To już jest coś. Trzynaście punktów obrażeń. Ona dalej jest tylko uszkodzona. No, jeszcze dostałem. Niedobrze. Dalej tylko uszkodzona. Ja nie wiem, czy to ma sens. Leczymy sobie Trevora, dobra. Stąd nie dorzuci. Stąd już dorzuci. 7 punktów obrażeń, dalej uszkodzona. Czy to jest sens, żebyśmy mieli tutaj turowy system walki?
Nie. Najmniejszego rozpuściło Trevora w pierony. Dobrze, wczytujemy grę i teraz musi... Kurczę, nie mam pomysłu, jak do tego podejść. Gdybyśmy spróbowali otworzyć te drzwi, nie włączając tego systemu? Zamknięte. I domyślam się, że umiejętność otwierania zamków niewiele tutaj się... No, niewiele się tu zda, prawda? Czy my gdzieś tutaj nie mieliśmy jakiegoś klucza przypadkiem? Mamy ale taki. Jakieś karty magnetyczne. O, mamy. To jest security card. No ale on z nią już tam podszedł. Nie wiem. Nie możemy tego używać. Rezerwowe systemy. A może teraz da się gdzieś wrócić do jakiegoś komputera? Coś się gdzieś może odpaliło. A tu nic nie ma. Kurczę. No ja biedny mam teraz z wami zrobić. No jeśli to wyłączę, to się nic nie dzieje. Drzwi się otwierają normalnie. Pytanie, czy jak używam na tym nauki, to nie dzieje się nic dlatego, że nic się nie powinno stać, czy dlatego, że mam za niski poziom nauki. Może gdybyśmy tu zawołali Stitcha, to nic, może warto spróbować chociaż. Chodź kolego. Przy okazji zostaniesz jako lekarz. Damy ci trochę radeksów. Cześć. Dobra. Daj mu te książki, które masz. Do nauki. Przy okazji sobie podniesie. Stitch, przeczytaj. Okej. Miał 63%, teraz ma 93%. Ładnie. Pytanie, czy to cokolwiek zmieni. Nic się nie dzieje. No niestety. To oznacza, że chyba jesteśmy zdani na siebie. Co my możemy z tym zrobić? Nie ma tu innego przejścia. Trzeba tędy przejść. Nawet gdybym przebiegł, to nie widzę tutaj nic, co by je wyłączało. Tutaj coś jest, jakiś przełącznik. Oj kurczę. Może któryś z nich miał coś przy sobie. Naruszenie zasad. Tu jest obywatel Krypty Zero. Dwa steampaki. Okej, spróbuję jeszcze przeszukać te ciała. Tutaj zobaczymy, co się stanie. Nic ciekawego. Jeszcze tu jest jedno ciało. Wudu. I co teraz? Jak gdybym spróbował przebiec tak po prostu ordynarnie przed siebie, co by się wtedy stało? Mhm.
Nawet nie zdążyłem przebiec. Ale dobra, powiedzmy, żeby mi się udało. Okej. To co teraz? Jest jakiś alkohol na stole. A tu są kolejne wieżyczki. A tu są skorpiony. Oj, oj, oj. Tu jest dużo skorpionów i są tu wieżyczki. I nie ma żadnego sposobu, żeby je wyłączyć. To jest najlepsze. Potrzebujemy granatu WMP. Bez tego nie dam rady. I teraz co? Czy ja się powinienem... Czy ja się powinienem jakoś wrócić teraz do... O, tutaj są jakieś komputery. Zamknij te drzwi. Dasz radę je zamknąć? Zamknij je. Okej, zastrzel kalaruchy. Tak, kalaruch mnie powalił. Dobra, to jest jakiś komputer, terminal. Który otwiera mi salę po prostu. Okej, może tutaj będą jakieś przydatne rzeczy. Wieżyczki teraz zabijają robaki. Co to jest? Trauma pack, okej. Tutaj są zestawy do leczenia. Otwarłem sobie jakąś salę, tutaj nic nie ma. No. A, tutaj są steampaki. O kurczę, moi drodzy, no i nie mam pomysłu. Moim jedynym pomysłem teraz jest powrót do bazy, ale nie wiem, czy mogę się wyrwać w środku misji do bazy. Mogę? Powiedz mi, moja droga, czy ja tu mogę się wyrwać w środku misji? Chyba nie mogę. Mapa. Tutaj. Wygląda na to, że nie. Okej, no to w takim razie zostaje mi Trevor i jego granaty. Co my tu mamy? Mamy koktajle Mołotowa, granat kwasowy, nie sądzę, żeby zadziałał. Tu mamy zapalający, może spróbujemy też użyć tego zapalającego. Może to by coś dało. Zaraz się przekonamy. Idź się tutaj schowaj. Nie dorzucisz, nie? Pewnie, że nie. Nie, to nie ma sensu. Moi drodzy, prawdę mówiąc, nie mam pojęcia. Będę sobie musiał to zbadać poza nagraniem już. Więc tak, z takim obrazkiem was chyba zostawiam w takim razie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, a osoby, które to przeszły, może mają jakiś pomysł. No jedno, co mi przychodzi do głowy, to, że to jakaś wyrzutnia rakiet by się przydała, ale tu jest jeszcze jedna wieżyczka. A ja nie mogę wyjść w trakcie misji, niestety. No nic. Za wiele nie dotarliśmy zbyt głęboko do tego kompleksu, chociaż to już jest ta ostatnia część tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś do tego dojść. No i tyle. Dzięki, że ze mną dzisiaj byliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem trochę zestresowany, jak mam być szczery. No ale mimo wszystko dziękuję. Zachęcam gorąco do aktywności pod filmem. Zostawcie po sobie łapkę w górę. Dawajcie komentarze, znowu sobie podyskutujemy. No a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału.
No i widzimy i słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.